Siemanko, siemanko, jak tam przy poniedziałku? Bateryjki naładowane? Bo u nas tydzień zaczyna się pracowicie. No i tak, chwilowo inna praca, tutaj nowy silniczek, tu Spinki ma też nowy silniczek i musimy zrobić remont. Ty, ale zobacz, tutaj jest śrubka, widzicie? No, trzeba tą górę pewnie zrzucić. Jak to trzyma? Nie wyciągniesz. No. To trzeba to podkręcać. Będzie pewnie tak. Musimy wszystkie te cztery śruby zluzować, wyciągnąć to i to pójdzie do odkurzacza. Bunkiel nówki. Nie? Jak karabinem kommen? To ja musiałem i rękawicami to musiałem przerzucać. Nie? Wejdzie w arbu duli? Jak się wejdzie w dół? Tutaj na szczęście w tym roku. Chyba z zęby. Tam ogólnie będzie ten tygły ciekawe. Tak się robi, Krzychu, a nie? Stoisz i ściemniasz tutaj. Zobacz, jeden silnik się zjebał i wszyscy stoją. Siema, Emil. Als je polo gemaakt denk, dan moeilijk. Nee, ik denk niet. Nee, ja. Zeker Gide. Hier is nog eentje onder, hè? Ja, maar die kan niet wachten. Nog blijven hier. Denk je? Ja, ik kan niet bij. Ah, ja, drie is goed, hè? Ja, drie is goed. Kurde. Teraz chwila prawdy, czy będzie działało, nie? Musi. Nie działa. Czyli całe silniki do wymiany. Całe silniki do wymiany. Tak. Yeah. Jedna działa. Ta druga nie działa. Jeden silnik działa, ale ten drugi nie działa w ogóle. Czyli będzie niepotrzebnie to rozkręcane, całe musi przerzucić. Całe silniki do wymiany, tylko jedno działa. No i nie, macie, holenderski system, o, ten co stoi. Bonjour. Dobra, idziemy, nie? No idziemy, nie? Idziemy, no to będziemy robić już. Mieliśmy na pomóc przy naprawie, ale nie wyszło. Ale silniki są dobre, bo czemu oni całych nie założyli? Tylko same te podstawki. Nie wiem, bez sensu. Mogli wziąć całe z silnikami. Holenderskie oni gadają, nie, silnik jest dobry, tylko że te... Co to było? Te do szczotek, nie? Tak, do szczotek te uchwyty. No a się okazuje, że jednak silnik jest spalony. Daj pan spokój. Dobra, idziemy naszą robotę robić. Idziemy robić to, w czym jesteśmy najlepsi. Tak jest. Czyli walenie. Chuja. Nie mów się. Ja pierdzielę. O, tam możecie zobaczyć Mańka. Zaraz zbliżymy. Jest tam Marcinek. To jego robota dzisiaj, nie? To z Buster. Jak tam, dobrze? Ledwo go słychać. No nie, widać właśnie, no. Dobrze, chociaż raz. Bo wilgotno jest teraz chyba. Tak chyba. Przenosimy się! A
Nie bój nic, wszystko pod kontrolą jest. A jak? Czekaj, gdzie to było? Tutaj, nie? Pierwsza rajka. Tak, chyba zaczynamy odtąd i idziemy tam, nie będziemy się cofać w ten syf. Tak będzie chyba najwygodniej. Zobaczcie, ile tu tego jeszcze. Ktoś by chciał paprykę? Mamy, pewnie, że mamy. Jeszcze od cholery jeszcze, kurde. I dodatkowo z mięskiem, bo dużo... Oni są tam i idą w tą stronę. Tylko, że zrobili tak dziwnie, że zaczynaliśmy odtąd. Idą do szyby i później będą z tej rajki startować w tamtą stronę. I tam będzie już koniec. Ze względu na to, bo jutro... Będziemy myć terenny i zaczynamy na nowej szklarni. I widzowie końca. Inaczej nie dał rady. Tak, no niestety. Jak się dzisiaj czujesz? Co? Jak się czujesz dzisiaj? Zajebiście, no. Dobra, musisz uciekać, bo jedzie widlak. A, no, dobra, to lecimy. Uszliśmy z życiem i udało nam się uciec. Ledwo co. Ale zaraz, no... Zobaczcie, jak kochana, pokaż, jak to robi zawodowiec. Poczekam, aż przyjedzie. Piękna sprawa. Na świniobiciu byłeś kiedyś? Jasne, nie raz. Ale ubijałeś świnkę nie, sam? Nie jedną świnię nożem zarżnąłem. Ale nie, poważnie mówisz teraz? Tak, no. Ja nigdy nie widziałem. No normalnie, kurde. Od razu móżdżek się zeżarło. Mieliście jakieś gospodarstwo? Świnie? Nie, ale często jeździliśmy. Świnki, krówki? Nasz znajomy miał świnie właśnie, ale często jeździliśmy właśnie świnie kupywać i raz Aha. Do roku ciach ją młotem Ktoś w łeb. Musi się zdać, nie? Bo z tego, z takiej świni to chyba żarcie na cały rok, co? No, na cały rok starczy. Lekko, no. Co, kiełbasy, pasztety? Wszystko, kurde, z tego są takie produkty, że masakra, że samemu sobie, wiesz, doprawisz. No z polskie to najlepsze. Coś, kurwa, bez dwóch zdań. Ja wiem, jak nieraz kiedyś mój kumpel ma wujka, który jest... Rzeźnikiem? Nie, co, myśliwym, tak? Myśliwy, poluje. No. I kiedyś dzika kiełbasę zrobił właśnie, i też sam robi, nie? Kurczę, jaka to była kiełbasa, stary, nigdy smaczniejszej kiełbasy nie jadłem. No na pewno, dziczyzna w ogóle jest zajebista, nie? No ale rzadko, parę razy w życiu tylko miałem okazję. No spróbować. Ja tak samo, no, ale świnie ten co ubił, no, świnie bym co ubił, a jak? Ty, nie w dobrajkę wjechałem, tu zrobione. Pa, no, ale to i tak uciekaliśmy, wiesz. Więc nawet nie Dobra, przeprowadzka. Kurcie. Dobra, to ja poczekam, nie? Czekaj, synek. Nie ma co samemu robić. Kurde. Zobaczcie, jak ten świr wygląda. Yeah. No to panie O'Hara, dzisiaj długi dzień był. No był. Od 7 do 17. Tak, ale zlecia ci powiem. I tutaj jutro zaczynamy nową robotę. Oczywiście. Tureczki udało się skończyć, dzięki naszej współpracy. No wiadomo, a nie inaczej, nie? No oczywiście. No, mamy nowy silnik, nowy motor będzie, ale to wam wszystko oczywiście jutro opowiemy, jak będziemy przy tym robić. Jak Jasne. To wszystko już ustawione, nie? Wstępnie pokażemy tylko wózki, na które skakujemy. Skakujemy na te bestie, jedna tutaj jest, druga jest tu i trzecia tu, ale ta trzecia jest rezerwowa, nie? Tak, ta trzecia jest rezerwowa, a tu są akumulatory wszystkie do tego, nie? Tu będzie ładowane wszystko. Będą wymieniane. Oby baterie trzymały jak najdłużej, bo pewnego roku mieliśmy tak, że nam padały po kurwa kilku rajkach, to była makabra, bo co chwilę musieliśmy tak, wymieniać, no. Ale w zeszłym roku było fajnie, bo lepsze, te no. Trzymały ponad pół dnia, wystarczyło tylko raz wymiankę zrobić i robota szła do przodu. No i jutro się rozeznamy z nową maszyną, no i będziemy na tej nowej maszynie jutro jechać. Dobra, stary, to ja myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Tak. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce, komentarzu dla zasięgu. Dokładnie. No i co, lecimy do domu, obiadek, kąpiel. Obiadek i relaks przed I relaks, dniem. Dokładnie. Trzymajcie się, pamiętajcie, że to dopiero poniedziałek, więc trzeba się w poniedziałek zrelaksować. Trzymajcie się, elo. Elo 250. Bam.